Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam dzisiaj na film bez książek. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które przeczytałam albo na e-bookach, albo wysłuchałam na audiobookach i nie mam ich i nigdy nie miałam w formie papierowej. Ale pomyślałam sobie, że skoro przeczytałam te książki, są to wszystko kryminały, które być może Was zainteresują, to opowiem Wam o nich w filmie. Przeczytałam te książki, kiedy przygotowywałam się do tegorocznego festiwalu Granda. To festiwal związany z powieściami kryminalnymi. Tak też nasz dzisiejszy temat to fajne polskie kryminały. Przeprowadzałam rozmowę z autorami, których było sporo na scenie, ponieważ to była para pisarska Beata i Eugeniusz Dębscy, była to Diana Brzezińska oraz Joanna Opiat-Bojarska. I właśnie o książkach tych autorów dzisiaj sobie pogadamy. Zaczniemy od kryminałów państwa dębskich. Tutaj w ogóle ciekawa historia, ponieważ oni wydają w wydawnictwie Agora. I Agora czasami proponuje mi jakieś książki do recenzji, przysyła mi mailingi i mogę sobie wybrać coś do poczytania. I pamiętam, że wysłano mi kiedyś mailing, w którym były dwie powieści kryminalne. Jedna to była właśnie któraś z powieści dębskich i jeszcze jakaś inna. I ja nie znałam w ogóle dębskich, wybrałam tę inną i ona była bardzo niefajna. Nawet o niej kiedyś opowiadałam, ale już nie będziemy o tym teraz mówić. Natomiast teraz, gdy przygotowywałam się do Grandy, przesłuchałam wszystkie trzy wydane dotychczas kryminały napisane przez dębskich. I one były super, naprawdę super. Pierwsze z nich to 23, drugi Zimny trup, trzeci Szwedzki kryminał. Niedługo natomiast pojawi się czwarty tom, który właśnie teraz czytam, ale nie będę o nim teraz opowiadała, pod tytułem Śmierć druga. Ale opowiem Wam o tych książkach, wiecie, tak ogólnie, nie będę wprowadzała Was w akcję każdego z nich. Przede wszystkim, co jest bardzo charakterystyczne i takie najfajniejsze w tej serii kryminalnej, to główny bohater. On nazywa się Tomasz Winkler i jest byłym policjantem. Zwolnił się z policji, czy też wyleciał z policji na skutek jakiegoś skandalu, w którym on nie zawinił, ale został w coś wrobiony, uniósł się honorem, trzasnął drzwiami i rozpoczął karierę prywatnego detektywa. Oczywiście nie szło mu najlepiej, Polska to nie Stany Zjednoczone, tutaj nie ma tak wielkiego pola do popisu dla prywatnych detektywów, zwłaszcza takich, którzy mieszkają we Wrocławiu. No ale pewnego razu zgłasza się do niego bardzo zamożny mężczyzna i mówi, że ma sprawę. Sprawa polega na tym, że on wie, kto zamordował jego żonę, kto jest winny śmierci jego żony, ale potrzebuje znaleźć na to dowody. I w ten sposób Tomasz Winkler rozpoczyna swoją pierwszą, grubszą sprawę kryminalną. To jest akcja powieści 23. Co w ogóle o tym Winklerze jest bardzo ciekawe, że jest to facet około 40-letni, który nie ma żony i aby zaoszczędzić, wynajmuje swoje mieszkanie i mieszka z babcią. Z własną babcią. I ta babcia to jest cud, malina i poziomki. Babcia Roma jest naprawdę najfajniejszą rzeczą, jaka się tym kryminałom przydarzyła. To jest kobieta około 80-letnia, o umyśle jak żyleta, która lubi sobie zapalić, lubi sobie wypić koniaczek albo jakiś inny dobry alkohol i zawsze służy dobrą radą, zawsze ma bardzo cenne uwagi i bardzo duże znajomości, co oczywiście przydaje się w rozwiązywaniu kolejnych śledztw. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was tą świetną serią kryminalną. Naprawdę sięgajcie po Winklera, sięgajcie po Babcię Romę, czytajcie i życzę Wam jak najlepszych, jak najbardziej pozytywnych wrażeń po lekturze tych książek. Druga seria, którą przeczytałam, to seria o prokurator Gabrieli Sawickiej, autorstwa Diany Brzezińskiej. Wzięłam sobie tutaj notesik, w którym mam zanotowane kolejne tytuły, ponieważ nie nauczyłam się ich na pamięć. Pierwsza to Nie dopniesz swego.
Druga, nie odpuszczam. Trzecia, nie wygrasz ze mną. Według mnie seria na nie. Co to za książki? Otóż Diana Brzezińska, autorka, sama jest prawniczką. Ona ukończyła studia prawnicze, ona pracuje w tym zawodzie, więc doskonale zna to środowisko. Dlatego też logiczne, oczywiste jest to, że jej bohaterka jest również prawniczką, jest prokuratorem. I w pierwszej książce, kiedy ją poznajemy, czyli Nie dopniesz swego, Sawicka zostaje przeniesiona do swojego rodzinnego miasta, to jest awans, a akcja dzieje się w Szczecinie. I ona tam rozwiązuje kolejne zagadki kryminalne, w każdej z trzech książek jest to inna zagadka, ale wszystkie połączone są pewnym wątkiem. Wątkiem związanym z osobistą tragedią tej bohaterki, która kiedy była małą dziewczynką, straciła swoją starszą siostrę. Ta siostra została zamordowana i nikt nie został postawiony przed obliczem sądu. I ona podjęła już jako małe dziecko, jako mała dziewczynka, taką decyzję, że ona znajdzie osobę winną śmierci swojej siostry oraz doprowadzi do tego, żeby wymierzono tej osobie karę. I to spina nam całą książkę. Ale aby tego dokonać, Sawicka czasami musi wykroczyć poza swoje kompetencje oraz nagiąć prawo, o ile nawet go nie złamać. I jest to osoba bardzo, bardzo ciekawa. Ta bohaterka także robi nam całą książkę. Jest to laska, która niedawno zerwała, rozstała się ze swoim chłopakiem, jest samotna, mieszka z kotem i generalnie jest sfrustrowana, zła na cały świat i dąży do swojego celu po trupach. Generalnie ludzie za nią nie przepadają, ponieważ wszystkich rozstawia, wykorzystuje swoją pozycję prokuratora, ale zaczyna dobrze dogadywać się z parą policjantów ze Szczecina. Między innymi jest tam Rafał Michalski. I oni tworzą bardzo fajną, bardzo zgraną grupę, która bardzo skutecznie rozwiązuje różne sprawy kryminalne. Jedna z nich to na przykład zaginięcie mężczyzny, o które podejrzewają jego żonę, która także jest prokuratorem. Więc jest to bardzo trudna sprawa. Inna wiąże się z pojawieniem seryjnego mordercy. Jeszcze inna związana jest z czymś niby sekta, coś takiego, która próbuje narzucić swoje poglądy w szerszej grupie ludności. Także wszystkie te książki bardzo dobrze się czyta. Czyta się je z dużą przyjemnością. Czasami ta główna bohaterka nas denerwuje, ale ona taka musi być. Najbardziej ze wszystkich podobała mi się część trzecia i wiem, że powstaje część czwarta, ponieważ jeżeli przeczytacie tę trzecią, to będziecie wiedzieli, że to na pewno nie może być koniec. Autorka powiedziała, że pisze, czy nawet już skończyła kolejną część z Gabrielą Sawicką. Trzecia autorka, z którą rozmawiałam, to Joanna Opiat-Bojarska. Rozmawiałam z nią przede wszystkim o ostatniej książce pod tytułem Oni, która została nagrodzona Nagrodą Publiczności Wielkiego Kalibru. Czyli ta książka odniosła pewien sukces. I można tę książkę zakwalifikować do serii z policjantami Burzyńskim i Majewskim. Być może czytaliście. Ja na pewno czytałam taką książkę pod tytułem Bestseller, która bardzo mi się podobała. I tam też występowali ci policjanci. Ale to nie oni w onych grają główną rolę. Przede wszystkim tutaj zwracamy uwagę na głównego bohatera, którym jest Kosma. To dorosły facet, który ma zespół Aspergera. Dzięki temu, czy przez to, nie potrafi odczytywać intencji innych ludzi, nie wie jak się zachować w sposób oczekiwany w różnych miejscach, nie wie jak rozmawiać z ludźmi. Najszczęśliwszy jest wtedy, kiedy może grzebać sobie przy komputerze, robić tabelki czy projektować strony internetowe. I tym też się zajmuje zawodowo. Ale w związku ze swoim nieprzystosowaniem mieszka z ojcem. I ten ojciec jest najbliższą osobą tego chłopaka. I pewnego dnia zjawia się policja w ich mieszkaniu, aresztują ojca i nie dopuszczają Kosmy do spotkań z ojcem. On nawet bardzo długo nie wie, o co ojciec jest oskarżany. A okazuje się, że ojciec został oskarżony o przestępstwo popełnione kilkanaście lat wcześniej, związane także z aktem kanibalistycznym.
Do więzienia oprócz ojca Kosmy trafiają jeszcze inni mężczyźni, ale oni dzięki swoim adwokatom, dzięki układom, dzięki temu, że idą na współpracę z policją, zostają zwolnieni i tylko ten jeden mężczyzna zostaje w więzieniu, czy też w areszcie do rozwiązania sprawy. Dziwna sytuacja, ponieważ nie wiadomo, kto był ofiarą tej zbrodni. Wiadomo natomiast, że zbrodnia została popełniona. Autorka powiedziała, że oparła fabułę tej książki na prawdziwej sprawie, na sprawie, do której doszło w Polsce. Więc powiem Wam, jest to bardzo, bardzo ciekawa historia, nie tylko ze względu właśnie na tę sprawę, ale także na osobę głównego bohatera, który rozwiązuje skomplikowaną zagadkę kryminalną, nie potrafiąc odczytywać intencji swoich rozmówców. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka, która także między innymi przybliża nam problemy w funkcjonowaniu w środowisku, w społeczeństwie osób z zespołem Aspergera. Warto przeczytać, warto zapoznać się z tą książką, a także z pozostałymi w serii z Burzyńskim oraz Majewskim, ponieważ są to bardzo ciekawe kryminały. I słuchajcie, to by było na tyle. Opowiedziałam Wam dzisiaj o 7 książkach aż, o bardzo ciekawych bohaterach literackich, o bardzo ciekawych fabułach, więc mam nadzieję, że jeżeli lubicie kryminały, sięgniecie po którąś z tych książek, po którąś być może z tych serii i podzielicie się ze mną swoimi wrażeniami, jak już przeczytacie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, będę czytać dalej, żeby mieć co opowiadać w kolejnych odcinkach i życzę Wam udanego tygodnia. Pa, 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 pa.